Szanowni Państwo, w imieniu Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej, pana profesora Tadeusza Więckowskiego i w imieniu Senatu naszej uczelni mam zaszczyt rozpocząć uroczystość Święta Politechniki Wrocławskiej. Uroczystość w roku szczególnym, jubileuszowym 70-lecia naszej uczelni. Również w imieniu Magnificencji i Senatu chcemy powitać naszych gości. I tak, pana Tomasza Smolarza, wojewodę dolnośląskiego, który właśnie przybył. Pana doktora Jerzego Tutaja, członka zarządu województwa dolnośląskiego. Panią Annę Szarycz, wiceprezydent Wrocławia. Panią Barbarę Zdrojewską, przewodniczącą Sejmiku województwa dolnośląskiego. Pana doktora Jacka Osowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia. Witamy serdecznie parlamentarzystów, panią Aldonę Młyńczak i pana Sławomira Piechotę. Serdecznie, gorąco witamy przedstawicieli świata akademickiego i naukowego, pana profesora Jurija Baboła, rektora Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska, doktora honoris causa naszej uczelni. Pana profesora Nikołaja Rogalewa, rektora Narodowego Badawczego Uniwersytetu Moskiewski Instytut Energetyczny. Pana profesora Friedricha Albrechta, rektora Wyższej Szkoły Zittau-Görlitz. Panią profesor Barbarę Sponholz, prorektor Uniwersytetu w Würzburgu. Pana profesora Kazimierza Furtaka, rektora Politechniki Krakowskiej. Pana profesora Lecha Dzienisa, rektora Politechniki Białostockiej. Pana profesora Jacka Przybylskiego, prorektora Politechniki Częstochowskiej. Profesora Andrzeja Kolka, reprezentanta rektora Politechniki Rzeszowskiej. Witamy rektorów uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. Pana profesora Marka Tukiendorfa, rektora Politechniki Opolskiej. Profesora Andrzeja Gospodarowicza, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesora Romana Kołacza, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Księdza profesora Sławomira Stasiaka, prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Księdza doktora Tadeusza Chlipałę, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Panią profesor Annę Skrzek, prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pana profesora Zygmunta Grzebieniaka, prorektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Panią profesor Helenę Tomaszek-Plewę, prorektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Pana profesora Ludwika Żelaźniewicza, prorektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I pana pułkownika doktora Marka Kulczyckiego, prorektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Witamy rektorów Wyższych Szkół Niepublicznych, profesora Tomasza Malczyka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i profesora Tomasza Winnickiego, prorektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Gorąco serdecznie witamy rektorów ubiegłych kadencji, pana profesora Tadeusza Cipsera, pana profesora Wacława Kasprzaka, pana profesora Andrzeja Wiśniewskiego, doktora honoris causa naszej uczelni, pana profesora Andrzeja Mulaka, prezesa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. I w tej grupie witamy również pana profesora Eugeniusza Dębickiego z Politechniki Gdańskiej, doktora honoris causa naszej uczelni. Serdecznie witamy przedstawicieli instytucji naukowych. I tak, pana Władimira Sniegirewa, prorektora do spraw administracji Narodowego Badawczego Uniwersytetu Moskiewski Instytut Energetyczny. Pana profesora Sergieja Jerochina, dziekana Wydziału Nauk Technicznych Moskiewskiego Technicznego Uniwersytetu Telekomunikacji i Informatyki. Pana profesora Wiktora Toporkowa, kierownika Katedry Techniki Cieplnej Narodowego Badawczego Uniwersytetu Moskiewski Instytut Energetyczny. Pana profesora Aleksieja Iwanowa, dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej Narodowy Instytut Górniczy w Dniepropietrowsku. Pana profesora Mikiko Nakajimę, zastępcę dyrektora Działu Edukacji i Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu w Tohoku. Witamy pana profesora Pawła Hawrylaka z Institute for Microstructures Sciences National Research Council of Canada.
Pana profesora Marka Niezgódkę, dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Pana profesora Huberta Krotkiewskiego z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Pana doktora Adolfa Józwenko, dyrektora Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Pana Edwarda Ziaję, prezesa Instytutu Automatyki i Systemów Energetycznych. Witamy dyrektorów instytutów resortowych współpracujących z Politechniką. I tak, pana profesora Wojciecha Witkiewicza, prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej i dyrektora Naczelnego Województwa Szpitala Specjalistycznego. Pana Tadeusza Nawracaja, prezesa Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, NOT. Pana Roberta Podolskiego, dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. I prawdopodobnie będzie troszeczkę później, ale już powitam pana profesora Ryszarda Pregiela, prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. W tym gronie witamy również pana profesora Andrzeja Kamińskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Witamy pana Macieja Kaczmarskiego, konsula honorowego Republiki Słowackiej. Pana Grzegorza Dzika, konsula honorowego Ukrainy, przewodniczącego Zachodniej Izby Gospodarczej, prezesa Impel S.A. Pana Dominika Kłosowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego. Pana pułkownika Waldemara Bartłomiejczyka, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Pana podpułkownika Krzysztofa Nowaka, szefa szkolenia 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej w imieniu dowódcy garnizonu Wrocław. Pana starszego brygadiera Jerzego Łabowskiego, zastępcę komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Witamy przedstawicieli instytucji, firm i towarzystw współpracujących i wspierających Politechnikę Wrocławską. I tak, pana Artura Kina, dyrektora oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrownia Turów. Pana Jana Musiała, dyrektora oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrownia Bełchatów. Pana Cezarego Bujaka, dyrektora oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Pana Kazimierza Kozioła, dyrektora oddziału PGE Energetyka Konwencjonalna S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Pana Jacka Szczepańskiego, dyrektora Poltegor Instytut. Pana Adama Grabowieckiego, prezesa zarządu KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny. Pana Zbigniewa Jagiełło, prezesa zarządu PKO Bank Polski S.A. Pana Marka Worona, kanclerza Loży Honorowej BCC. Witamy serdecznie burmistrzów, starostów i wójtów zaprzyjaźnionych miast i gmin. Serdeczne powitania kierujemy do pana profesora Gabriela Krina, który dzisiaj będzie doktorem honoris causa naszej uczelni i jego gości, w tym członków rodziny. Witamy recenzenta w tym przewodzie doktorskim, pana profesora Krzysztofa Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Witamy gorąco i serdecznie całą społeczność akademicką Politechniki, pracowników, doktorantów, studentów i seniorów. Witamy przedstawicieli mediów i na koniec witamy najserdeczniej wszystkich in pleno titulo, którzy swoją obecnością uświetniają naszą uroczystość. Szanowni Państwo, proszę o wystąpienie Jego Magnificencję, rektora Politechniki Wrocławskiej, profesora Tadeusza Więckowskiego. Magnificencje rektorzy, Wysoki Senacie, dostojni goście. Każdy 15 listopada to dla Politechniki Wrocławskiej dzień szczególny. Rocznica pierwszego polskiego wykładu, jaki w 1945 roku wygłosił profesor Kazimierz Idaszewski. Ten wykład przypieczętował kilka miesięcy wielkiego wysiłku, z jakim rodziła się Politechnika Wrocławska. To był symboliczny koniec pierwszego, trudnego etapu, koniec wyrzucania gruzu z sal wykładowych i zatykania powybijanych szyb z okien. Koniec walki o pozostawienie ocalałych resztek wyposażenia laboratoriów i pracowni. Koniec ukrywania ich przed wywiezieniem do Warszawy, do Krakowa i na Śląsk.
I dlatego dzisiaj, w rocznicę tego wykładu, chcemy w obecności rektorów, władz, ludzi zasłużonych dla Politechniki Wrocławskiej, w obecności pracowników, doktorantów i studentów i naszych gości oficjalnie rozpocząć obchody roku jubileuszowego 70-lecia Politechniki Wrocławskiej. Lwowscy, warszawscy, krakowscy profesorowie przyjechali latem 45 roku do Wrocławia, by tu tworzyć nowy rozdział polskiej nauki i tworzyć polską wyższą uczelnię techniczną. Bez tych wielkich ludzi dzisiejszej Politechniki po prostu by nie było. Pamiętamy o nich, bo mamy im wiele do zawdzięczenia. Mówiąc o Politechnice Wrocławskiej, często przytaczamy liczby wykładów, wydziałów, kierunków kształcenia, patentów, projektów badawczych, laboratoriów, inwestycji, infrastruktury, majątku materialnego. Pamiętajmy, że za każdą z tych liczb stoją ludzie, ludzie Politechniki. Pamiętajmy także o wszystkich rektorach, którzy przyczynili się do budowania dzisiejszej pozycji Politechniki Wrocławskiej. To również dzięki nim jest ona zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Prowadzi badania na europejskim poziomie, ma laboratoria naukowe i dydaktyczne, którymi możemy pochwalić się w świecie oraz kształci inżynierów zatrudnianych przez wielkie, renomowane firmy. Przyszło rektorom Politechniki Wrocławskiej kierować naszą uczelnią w czasach trudnych i czasach małej stabilizacji, budować kampus i gasić społeczne pożary. Z trudem próbować wiązać koniec z końcem i zdobywać wielkie fundusze na rozwój. Każdy z nich zostawił w uczelni swój ślad. Tak jak pierwszy z nich, Stanisław Kulczyński, 10 maja 1945 roku przyjechał do Wrocławia i wkrótce zajął się odbudową tutejszych uczelni. Pełnił funkcję pierwszego rektora połączonych uczelni Uniwersytetu i Politechniki, w skład których wchodziła również Akademia Medyczna. Tak jak legendarny Dionizy Smoleński, który najpierw jako kierownik od 1947 roku zajmował się organizacją Politechniki Wrocławskiej i który dosłownie podniósł uczelnię z gruzów. Odbudował i uruchamiał kolejne budynki, pracownie i laboratoria dla naukowców oraz słuchaczy Politechniki. Tak jak Zygmunt Szparkowski, rektor w szarych i chudych latach 60. Postać nietuzinkowa, świetny organizator, członek AK. W czasie okupacji we własnym warsztacie składał sprzęt łącznościowy i pracował w wytwórni amunicji. Tuż po wojnie wysłany na Dolny Śląsk, by organizować tu łączność. Jeszcze w 1945 roku trafił na Politechnikę Wrocławską i tu został na dobre. Twórca Szkoły Naukowej Automatyki na naszej uczelni. To jak Tadeusz Porębski, człowiek do dzisiaj budzący kontrowersje, który nie wahał się wykorzystać wysokiej pozycji w partii komunistycznej, by przekształcić Politechnikę Wrocławską z prowincjonalnej szkoły w uczelnię pierwszoligową, dobrze wyposażoną i zarządzaną. Co kształt reform, jakie uczelnia przeszła za jego rządów, jest naprawdę duży. Zmienił strukturę organizacyjną uczelni, stworzył naukowe zespoły badawcze, nawiązał współpracę międzynarodową z ośrodkami na Zachodzie i wzorem amerykańskich uczelni uruchomił na wielką skalę studia doktoranckie. Jak Bogusław Kędzia, rektor kompromisu w roku 80. Jak Tadeusz Cypser, pierwszy rektor wybrany demokratycznie w wolnych wyborach na fali solidarnościowej wolności.
Profesor Cipser to zarazem rektor o najkrótszej kadencji. Usunięto go ze stanowiska, internowano pod koniec grudnia 1981 roku. To jak późniejsi rektorzy Jerzy Schroeder, Wacław Kasprzak i Jan Kmita, którzy próbowali po wprowadzeniu stanu wojennego uchronić uczelnię najpierw przed zamieszkami i rozlewem krwi, później przed degradacją i marginalizacją, co często pociągało za sobą dramatycznie trudne wybory i decyzje. I wcale niełatwiej mieli ci, którym przyszło zmierzyć się z nową rzeczywistością w Polsce, jak profesor Andrzej Wiśniewski, który przeszedł trudną drogę od internowanego i skazanego za działalność w Solidarności Banity po godność rektora Politechniki Wrocławskiej. Od początku lat 90. tak bardzo starał się dopasować prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów do nowej rzeczywistości, że w końcu został ministrem nauki w rządzie Jerzego Buzka. Jak Andrzej Mulak, rektor przełomu lat 90. i 2000., który mocno stawiał na współpracę środowiskową i to nie tylko uczelni wrocławskich, zaangażowany jak żaden z nich, z jego poprzedników, w działalność konwentów, konferencji rektorów akademickich szkół polskich i uczelni technicznych. Jego determinacji zawdzięcza uczelnia też rozpoczęcie remontu kampusu głównego Politechniki Wrocławskiej. Elewacja gmachu głównego jest tu sztandarowym przykładem. Jak Tadeusz Luty, któremu przypadł zaszczyt i przyjemność wprowadzenia Politechniki Wrocławskiej do Unii Europejskiej i za tym idzie możliwość korzystania z wielkich unijnych funduszy przeznaczonych na inwestycje i naukę. To wtedy rozpoczął się czas zabiegania o kosztowne inwestycje i środki na badania w skali nieosiągalnej do tej pory dla żadnej polskiej uczelni. Pamiętajmy o tych, którzy w Politechnice Wrocławskiej zostawili nie tylko lata pracy, ale przede wszystkim swoją pasję, wizję rozwoju i emocje, bo to dzięki nim udało się we Wrocławiu stworzyć prestiżową uczelnię. Politechnika Wrocławska przeszła długą drogę od 600 do 35 tysięcy studentów na 15 wydziałach. Od poniemieckich laboratoriów z częściowo rozkradzionymi urządzeniami mechanicznymi do nowoczesnych laboratoriów badawczych na światowym poziomie z akredytacjami i certyfikatami gwarantującymi najwyższą jakość. Od kilkunastu budynków bez szyb w oknach i z dziurami w dachach do kampusu, który znajduje się w 15 najpiękniejszych na świecie kampusów według Huffington Post. Wszyscy Państwo widzicie, jaka jest dzisiaj Politechnika Wrocławska. Jest dużą, liczącą się w kraju uczelnią. Swoją pozycję w przeszłości obecnie zawdzięcza ludziom, całej swojej społeczności, byłym i obecnym pracownikom, doktorantom i studentom, swoim profesorom, dziekanom i rektorom, bo zawsze miała szczęście do ludzi z pasją i wizją. Wizją Politechniki Wrocławskiej jako uczelni nowoczesnej i otwartej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podziękowaliśmy magnificencji. Chcę również Państwa poinformować, że naszą uroczystość uświetnia dzisiaj Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej oraz Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki z Wałbrzycha pod dyrekcją pani Małgorzaty Sapiechy-Muzioł. I właśnie orkiestra wykona teraz Mazura z opery Halka Stanisława Moniuszki.
Proszę teraz panią Barbarę Zdrojewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, o odczytanie adresu od prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pani Ewy Kopacz. List prezes Rady Ministrów do jego magnificencji profesora doktora habilitowanego inżyniera Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej. Magnificencjo, panie rektorze, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości rocznicowe 70-lecia Politechniki Wrocławskiej. To jedna z największych i najlepszych polskich uczelni technicznych, która kształci tysiące studentów z kraju i zagranicy. Jej wysoką rangę wśród krajowych ośrodków akademickich potwierdza grono wybitnych naukowców oraz szeroka oferta programowa studiów. W tych dniach obchodzimy jednocześnie Święto Uczelni i Święto Nauki Wrocławskiej, które jest naszą wspólną inwestycją w przyszłość i ma szansę w jeszcze większym niż dotychczas stopniu stać się motorem innowacji i rozwoju gospodarczego. Politechnika Wrocławska stanowi doskonały przykład efektywnej współpracy nauki i biznesu wokół przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju. Cieszę się, że uczelnia ściśle współpracuje z przedsiębiorcami Dolnego Śląska, przygotowując dla nich kadry i rozwiązania techniczne. Dzisiejsza uroczystość to szczególna okazja do pogratulowania sukcesów naukowych pracownikom i studentom Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję jego magnificencji rektorowi i kadrze naukowej za niezwykłe zaangażowanie w kształcenie nowych pokoleń. Życzę państwu, by kolejne lata były czasem nowych szans i możliwości, by urzeczywistniały się marzenia o rozwoju uczelni jako Europejskiego Ośrodka Nauki. Z serdecznymi pozdrowieniami, Ewa Kopacz. Szanowni państwo, pragnę poinformować wszystkich, że wpłynęło wiele listów gratulacyjnych, adresów na ręce pana rektora. Wśród nich list gratulacyjny od ministra spraw zagranicznych pana Grzegorza Schetyny i od pani minister nauki i szkolnictwa wyższego pani profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Jeden z nich przedstawi właśnie pan profesor Andrzej Kasprzak, prorektor do spraw nauczania, a będzie to adres od pani minister nauki i szkolnictwa wyższego pani profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej, która jest też honorową patronką obchodów 70-lecia naszej uczelni. Bardzo proszę, rektorze. Magnificencjo, szanowny panie rektorze. Dziękuję za zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 70-lecia Politechniki Wrocławskiej. Niestety, zobowiązania służbowe nie pozwalają mi uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu. Serdecznie gratuluję jubileuszu, którego obchody są dla uczelni zawsze wyjątkowym wydarzeniem. To dobra okazja, by w gronie pracowników, studentów oraz zaproszonych gości przypomnieć historię i osiągnięcia uczelni, a także przedstawić zamierzenia na przyszłość. Warto podkreślić, że dzisiaj Politechnika Wrocławska to potęga na akademickiej mapie kraju z zapleczem 15 wydziałów, na których studiuje 35 tysięcy studentów i ponad 1000 doktorantów. Na ręce jego magnificencji składam wyrazy uznania dla prowadzonej przez państwa działalności badawczo-naukowej. Życzę kolejnych lat efektywnej pracy, twórczych inicjatyw, wybitnych osiągnięć oraz wszelkiej pomyślności. Łączę wyrazy szacunku. Profesor Lena Kolarska-Bobińska. Szanowni państwo, za chwilę odbędzie się szczególna uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa panu profesorowi Gabrielowi Krinowi. Rozpoczynam ją od przedstawienia uchwały Senatu w tej sprawie. Uchwałę tę odczyta pan profesor Andrzej Kasprzak, prorektor do spraw nauczania.
Uchwała Senatu Politechniki Wrocławskiej z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nadania panu profesorowi Gabrielowi Klinowi, wiceprezesowi do spraw technologii i dyrektorowi regionu Europy w Komisji do spraw energii atomowej we Francji tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Paragraf pierwszy. Senat Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie artykułu 16 ustawy, ustęp 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, w związku z paragrafem 9 ustęp 2 punkt 19 statutu, przyjmuje opinię w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej panu profesorowi Gabrielowi Klinowi, wiceprezesowi do spraw technologii i dyrektorowi regionu Europy w Komisji do spraw energii atomowej we Francji. Opracowane przez profesora doktora habilitowanego inżyniera Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, profesora doktora habilitowanego inżyniera członka rzeczywistego PAN Michała Klajbera, prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz profesora doktora habilitowanego inżyniera Krzysztofa Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Paragraf drugi. Senat Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie fizycznych podstaw mikro- i nanoelektroniki oraz mikro- i nanofotoniki, jak też znaczącego wkładu w tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, a także w uznaniu zasług dla Politechniki Wrocławskiej, nadaje panu profesorowi Gabrielowi Klinowi, wiceprezesowi do spraw technologii i dyrektorowi regionu Europy w Komisji do spraw energii atomowej we Francji, tytuł doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisał przewodniczący Senatu, rektor Politechniki Wrocławskiej Tadeusz Więckowski. Dziękuję. Proszę teraz promotora w przewodzie doktorskim pana profesora Klina, jego magnificencję rektora naszej uczelni profesora Tadeusza Więckowskiego, który wygłosi laudację profesora Klina i uzasadni wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa. Bardzo proszę, panie rektorze. Dostojny doktorze honorowy, panie i panowie senatorowie, drodzy goście. Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sylwetki profesora Gabriela Klina, wiceprezesa do spraw technologii i dyrektora regionu Europy CA Francuskiej Komisji do spraw energii atomowej, nowego doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Profesor Gabriel Klin urodził się 12 kwietnia 1962 roku w Irlandii. Uzyskał dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem w Instytucie Technologii w Dublinie oraz na Uniwersytecie w Dublinie w Trinity College. Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie optoelektroniki na Politechnice w Grenoble oraz uzyskał stopień naukowy doktora w specjalizacji fizyka i mikroelektronika również na Uniwersytecie Grenoble. Profesor Klin był pracownikiem naukowym w Uniwersytecie College London, dyrektorem Centrum Optronics w Irlandii, dyrektorem do spraw zaawansowanych materiałów i technologii UCC and Group Research, profesorem w Instytucie Northwestern Illinois w USA, dyrektorem Irlandzkiego Narodowego Centrum Badań w dziedzinie mikroelektroniki, wiceprezesem do spraw badań i inwestycji w Instytucie Technologicznym ATHOL, dyrektorem Międzynarodowego Centrum w dziedzinie mikro- i nanoinżynierii, dyrektorem do spraw naukowych w Dziale Badań Technicznych Francuskiej Komisji do spraw Energii Atomowej. Obecnie jest jej wiceprezesem do spraw technologii i dyrektorem regionu. Profesor jest autorem ponad 120 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach pokonferencyjnych oraz autorem 6 patentów. Profesor Klin podejmuje międzynarodowe inicjatywy edukacyjne. Jest między innymi współzałożycielem i współprezesem Instytutu Badań Materiałowych UNESCO 2014 przy Radzie Europy, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Studiów w dziedzinie mikro- i nanoinżynierii,
członkiem zespołu doradczego wysokiego szczebla do spraw powstania Europejskiego Instytutu Technologicznego. Profesor Klin jest członkiem Europejskiej Komisji Grupy Liderów Elektroniki i Grupy Lustrzanej do spraw specjalizacji SMART, doradzającej w sprawach strategii specjalizacyjnych w europejskich regionach. W Centrum Polityki Europejskiej przewodniczy zespołowi zadaniowemu, który zajmuje się europejską polityką przemysłową. Jest także koordynatorem Europejskiej Grupy Wysokiego Szczebla do spraw kluczowych technologii wspierających. Profesor Gabriel Klin od wielu lat prowadzi współpracę z Politechniką Wrocławską, a w szczególności z Wydziałem Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki. Zagadnienia wspólne to wytwarzanie w technice ZOLŻEL cienkich warstw, projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja dielektryków bramkowych czy badanie tranzystorów bipolarnych. Profesor jest wiceprezesem dużej badawczej jednostki, która zrzesza 12 tysięcy pracowników naukowych i ma swoje oddziały w całej Francji. Z wieloma z nich Politechnika Wrocławska od lat owocnie współpracuje. Ma również możliwość udziału w kluczowych projektach europejskich. To dzięki zaangażowaniu oraz pomocy profesora w czerwcu tego roku na naszej uczelni odbył się Europejski Kongres Technologiczny. To zaszczyt dla społeczności Politechniki Wrocławskiej mieć w gronie doktorów honoris causa taką znakomitą postać. Jestem przekonany, że nadana godność będzie służyć dalszej współpracy, a profesor Gabriel Klin będzie naszym najlepszym ambasadorem. Proszę Pani, proszę wszystkich Państwa o powstanie. Doctorante clarissime, qui graves physice questiones ad micro et nano electronica et atque micro et nano photonica spectantus subiliter perscrutatus. Solidam doctrine sue laudem apud universas gentes es consecutus, ego promotor legitime constitutus. Te Gabrielem Klin, filozofie, doktorem scientarum physicarum profesorem. Commissionis energie atomice et energiarum renovabilium Franco-Galice. Vicarium presidem ad technologias et regionis europae directorem. Rectoris instituti politechnici gratianopolitensis consultorem. Instituti ingeniariorum hibernicorum et Instituti Physicae Britanniarum Regni Socium, Academiae Societarum et Arium Europae Sodalem, Unionis Internationalis Societatum Materias Investigationum Olim Presidem, Societatis Europae Materias Investigationis Presidem Emeritum, in virorum pertissimorum circulo Commissionis Europae, ad Principlas Technologias Adjuvantes, consultorem moderatorem. Qui cum plurium disputationum scriptor, atque technologiarum excogitator, quae in industris fibrilibus prespero successu usurpantur, inclutum sibi nomen comparabisti. Qui indugationum pertinentium ad excogitationem, et introductionem novarum altor irque technologiarum. Quae progressui europae mirum quantum prosunt, precellens modelator fautorque excitisti. Vi commercio studiorum cum polonorum hominibus doctis, in primis autem cum Politechnica Vraticia Vienzi conjunctus, de studis Vraticia Vienzium adiuvandis augendisque bene esmeritus. Decreto amplissimi,
Senatus Politechnice Bratislaviensis, Cintarum doctorem honoris causa creo, creatum renuntio, atque doctoris honores, jura et privilegia, omnia ite cofero, in eriusque rei fidem, hoc diploma Politechnice sigillo munitum. Tibi in manu strado. My congratulations. Please remember, from this time, you are a member community of the Wrocław University of Profesor Krin przyjął gratulacje od pana rektora, zapewne przyjmie gratulacje od wielu innych osób, ale może już po uroczystości w holu. W tej chwili proszę usiąść i zapraszam. Zapraszam pana profesora Krina, który zabierze głos. Je vous en prie ici. Rector Wykowski of the Wrocław University of Technology, dear Krzysztof Korzlowski, Director of the Polish National Agency for Research and Development, dear members of the University Senate, dear invited guests, dear students that are here today, my dearest parents, my son, my brothers and family, dear ladies and gentlemen, dzień dobry. Firstly, let me say how extremely appreciative I am to the University Senate and to the Rector in conferring me with the highest honour of Wrocław University of Technology, the Doctor Honoris Causa. I wish to really warmly thank all present today that have taken the time to come here today. Director, the Senate reviewers, Professor Krzysztof Korzlowski, Michael Kleber, and of course, President Jerzy Buzak. I accept this honor as really a sign of the strong and binding friendship that ties me to Poland for many, many years now. Thank you. I'm very honored to be considered alongside previous laureates, previous Doctor Honoris Causa, such as President Jerzy Buzak, Chancellor Angela Merkel, President Barroso, representing, as they do, the very best of European intellect, talent, conviction, and leadership. It is really a special honor for me. I'm proud today to join them as a newly minted laureate, Doctor Honoris Causa. I'm also proud to be here because it's Poland in Europe. I'm an Irishman, but I work in France.
and spend a lot of time in Brussels with many people, including Jerzy Buzek. I'm responsible for a French technology organization, and I work hard across Europe. We all need to work for an economically competitive and intellectually vibrant Europe. Let me say, over the years I've seen that Poland and Ireland share many similarities. Both have emerged during the 20th century from occupation and from physical and intellectual difficulties. Both are countries that have deep cultural and religious traditions, and I've seen that again this morning. And both Poland and Ireland, now my home country, are also now economic and cultural beacons for Europe. I think it's interesting for all to note, and it reflects wonderfully on Poland, that there are only two countries today that have strong economic growth, and that's Poland and Ireland. To receive this doctorate honoris causa in Poland, therefore, is a double honor for me. Wrocław University of Technology is recognized not only in Poland but across Europe as a technological hub. Rector Witkowski, your university is a leader in Poland in performing technological research and filing intellectual property. And we heard of the importance of that this morning at the new bibliothek. Earlier this year, during the 11th to 13th of June, I was here in this very room with many participants, where the European recognition of Wrocław University of Technology was fully confirmed with the hosting of the European Technology Congress, at which Professor Kurt Zlowski, President Josef Buzek, and many others were here. And during that time, I had to visit the opportunity to visit the research campuses, both here and around Wrocław, and I confirmed they are some of the most dynamic centres in Poland. If I may now take this occasion, I'd also like to say to the students and young faculty gathered here today that the special opportunity you're giving either to study or work in this university is one that you should not underestimate or waste. I think your city, your region, your country, and Europe all need your technological expertise. Without technological research and its special ability, and your special ability to turn science into components and products on world markets, there can be no strong Wrocław, there can be no strong Lower Silesia region, there can be no strong Polish economy. So a technological university underpins a really strong economy, and it underpins your regional vibrancy. Manufacturing and technology is the backbone of strong and competitive regions. It's instructive to see that when you do not have a strong manufacturing, what can happen? And there are many examples now today. So I would say to all of you and to the newly minted professors that will come after me today, take pride in your technological university. It's very, very important. And this brings me to my final comments. My mother warned me to be very short in my speech today. So I just want you to know, dear colleagues, that this doctorate honoris causa that you confer on me is really the most beautiful of honors, the most beautiful honors. And please know of my great pride in becoming, through this award, a member of Politechnika Wrocławska. Thank you. Szanowni Państwo, tę część naszej uroczystości związanej z nadaniem godności doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej dobiega końca. Ja się bardzo cieszę, że grono społeczności Politechniki Wrocławskiej się powiększyło o tak znakomitego profesora, jakim jest profesor Gabriel Kryn. Welcome in the community Wrocław University of Technology.